MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Witam wszystkich, Hubert Miściewojewski, Dominik Pudzianowski. Witam, miło mi poznać. Słuchaj, bardzo nietypowe miejsce do debiutu. I skąd taki wybór? Walki na gołe pięści? Dlaczego nietypowe? No zawsze mnie kręciły sporty walki przy chłopakach, tam zawsze gdzieś tam podglądałem, jak oni to robili, gdzieś tam pomagałem w jakimś większym, mniejszym stopniu. Mhm. Dlaczego by nie spróbować? Dostałem propozycję z WOTORE, żebym zastartował, bo że mam fajny sztab trenerski. Dlaczego nie spróbować czegoś nowego w życiu? Słuchaj, nietypowe dlatego, bo bez rękawic, soccer kiki, stompy, stary, tu jest prawdziwa ulica. Zawsze tam gdzieś miałem to w zanadrzu, bo pracowałem po bramkach i gdzieś tam ładnych parę lat mnie to kręciło. Nie dałem sobie buźki obić, tak jak widzicie, nie jest poobijana jakiś tam bardzo sznytownia. Także zawsze sobie radziłem gdzieś także w tych sportach walki. Także myślę, że i w tej formule też sobie poradzę. Będę starał się sobie nie dać zrobić krzywdy. A co 23 pokażę? Zobaczymy. Czyli co, jakieś tam doświadczenie z tymi zakapiorami na bramkach jest, tak? Tak, tak, było. Jest tam z chłopakami, trenowałem, także znana mi jest ta ulica Bandziorka, jak to powiem, którzy jak to mówią zawsze, mówili wielkie karki, radziłem sobie z tymi chłopakami, także myślę, że będzie dobrze. Słuchaj, ale nie ma takiego delikatnego stresu, obaw przed jednak tymi groźnymi zasadami, no tutaj może się wydarzyć dużo, tu może być ten soccer kick, tu może być ten stomp na głowę. Tak, też właśnie to oglądałem nieraz i byłem na też właśnie ostatnio na szóstce, oglądałem jak to wygląda, także wszystko kwestia ułożenia tylko sobie walki, myślę, że będzie dobrze, no na pewno nie będę doprowadzał do takiej sytuacji, bo w każdej płaszczyźnie coś już liznąłem i myślę, że tutaj trenerzy przygotowali mnie na tą chwilę, że myślę, że powinienem sobie dać radę, także obrony, ataki, wyjścia, także będziemy lecieć w tym temacie, żeby wszystko jak należy. Najstarszy z braci Pudzianowskich i najpóźniej debiut. Czemu tak? Powiem tak, broniłem się jak mogłem, bo widziałem jak to Mariusz, ile zdrowia kosztuje go, też Krystian w to weszedł, bo też ma kilka walk, teraz kontuzja go trochę tego, ale już wrócił do treningu, a ja mówię tak zawsze, broniłem się, no ale mówię, czegoś nowego w życiu trzeba sprawdzić, a że mi nawet to nieźle szło, już tam troszeczkę w tym sporcie byłem mocno, zaangażowałem się mocno i treningi mocne i trenerzy mówią, spróbuj. No i tutaj akurat WOTORE mi udostępniło tą formułę, żeby spróbować się, dlaczego by nie? Powiedz, jak byliście młodzi, kto był najlepszy właśnie w tych sztukach walki, bo na pewno się sprawdzaliście z braćmi. Tak, na pewno. Ja na pewno też byłem taki zawsze niepokorny, bo jako brat najstarszy zawsze chłopaków broniłem. Później jak Mariusz zaczął sporty siłować, to on później w domu pałeczkę. Także cały czas byliśmy w sportach. Ojciec nas zawsze uczył, że jak człowiek silny, to powinien sobie radzić. I nie dostawaliśmy, jak to mówią, skóry. I jakoś sobie i na mieście radziliśmy też, a było trochę tych, jak to powiem, różnych bujek, bo to, jak to mówią, człowiek młody musiał sobie szlaki przetrzeć na mieście i w okolicach. Także chłopaki nas znają, wiedzą, że raczej tanio skóry nie sprzedajemy, że bronimy się swojego dobrego imienia i nazwiska. No Pudzianowski tanio skóry nie sprzeda, to już wiemy. A który z was był taki najbardziej niepokorny z waszej trójki? Ja myślę, że wszyscy trzej jesteśmy niepokornymi takimi duchami, że każdy chodzi własnymi ścieżkami, nie lubi, że ktoś mu tam, jak to mówią, skórę chce ktoś obić albo narzuca jakieś trendy. Nie, my raczej jesteśmy takimi niepokornymi czarnymi kotami domowymi, że każdy chodzi swoją ścieżką, tak samo ja chodzę swoją ścieżką, Mariusz i Krystian, także my mamy swoje drogi obrane. I według tej zasady idziemy dalej. No. Na pewno obserwowałeś od samego początku poczynanie swojego brata, jednego, drugiego. Było coś takiego, że kurde, kiedyś ja też muszę tego spróbować, wyjść do tej klatki, zobaczyć jak to jest. Nie, u mnie nie było czegoś takiego, że ja muszę. Ja po prostu staram, to jest dla mnie przygoda. Zobaczymy jak ta przygoda, czy będzie krótka, czy będzie długa. Życie pokaże, nie? No bo wiesz, chcieć to nie znaczy, że móc, bo to też jest, jak to mówią, już wiek swoje robi, to jest pierwsza zasada, a czy zdrowie pozwoli? To jest tylko ciało, to też może powiedzieć, że dość, dziękuję. Ale najbardziej wygadany chyba jesteś z tej trójki, tak mi się wydaje. Tam pracowałem w branży marketingowej. Tak? Ja lubię, tam po prostu podsłuchiwałem chłopaków, co mówili, jak mówili. Na luzie podchodzę, czego mam się wstydzić? Kamera to w naszym domu już jest od 20 lat. Za czasów Strongmana, za czasów KSW i innych federacji, także ja się tam gdzieś pokazuję cały czas. Nie to, że tam gdzieś jestem zaszuflokowany i nigdzie mnie nie widać. A to mówię, dlaczego na WOTORE nie spróbować? Fajna federacja, fajni ludzie, fajny się można dogadać, także lecimy z tematami. Ja zawsze mówię, jest tak, jest Young Pudzian, to jest najmłodszy Krystian, jest Big Pudzian, to jest Mariusz i ty będziesz Old Pudzian. Powiedz mi, często ludzie cię gdzieś tam mylili na ulicy z Mariuszem, no bo jesteście podobni, nie da się ukryć. Tak, to na pewno nie raz już mieliśmy takie przykłady, tylko że niestety, no Mariusz jest w tej chwili 120, ja w wadze do 94,5 kg właśnie tak sobie wymarzyłem, bo niestety przy 1,78 m w wadze
lekce ciężkiej, jak spróbowałem się z paroma zawodnikami, obijają futro. No jednak waga swoje tutaj robi, a w wadze 94 myślę, że sobie bardzo dobrze w tej formule daje radę, także trenerzy mnie przygotowywali na tą właśnie wagę, a że akurat tu będę miał przeciwnika 4 kilo cięższy, ta niewielka różnica jest, też jest właśnie w moim wzroście, mamy mniej więcej te same gabaryty, troszeczkę silniejszy, bo jak to mówią, trójboista na klatkę więcej dźwignie, ale myślę, że będzie fajna, wyrównana bitka i niedługo sprawdzimy się, czy trójboista, czy strongman będzie mocniejszy. Jeden z których, gdzieś komuś ręka jednak musi pójść, któremuś do góry. Powiem tak, nic gorszego niż na sparingach się nie spotka, bo sparing partnerem był, jest Marcin Najman, także... Ojciec chrzestny, tak, zgadza. Ojciec chrzestny, także nic gorszego cię nie spotka. A nie, no Marcin akurat znamy się bardzo dobrze, jeszcze za czasów jeszcze jak Mariusz z nim tam sparował, miałem okazję go poznać, bardzo fajny facet jest i podał rękę mi, powiedział jak to robić, co robić, z kim rozmawiać, do kogo się zgodzić, także ja tutaj mam fajny sztab. Piotrka, mówię Sebastiana, mówię jest jeszcze Rafał Jackiewicz, Albert Sosnowski. Jest mocna ekipa, który jedni od boksu, drudzy od parteru, drudzy od stójki. Także tutaj jest naprawdę przegląd, mamy wszelkiej formuły. Wiem już jak to wygląda, co wygląda. Teraz tylko trening, 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 jeszcze raz trening. Słuchaj, gdyby doszło do wielkiego rewanżu, ta historia by zatoczyła koło Najman kontra Pudzian 2, to Najman powiedział, no, że nie mógłby z tobą wtedy sparować. A jak to by wyglądało z twojej strony? Nie, to już jest... Ja to powiem tak jak Mariusz powiedział kiedyś, że to jest tylko robota. My jesteśmy, wszyscy znamy się w tej branży. To nie jest to, że jakieś tam jest zła krew czy coś. To jest po prostu sport. To jest sport. W takiej formule wystartują, czy w takiej, to nie ma różnicy. My się wszyscy szanujemy, bo trenujemy razem mniej więcej te same sporty. Wiemy, jak to wygląda, co wygląda. To jest, wychodzimy, praca, a później po walce na piwo, jak wszyscy chodzą i tyle. I nie ma, że przebać. No. Tutaj pełnicie mi na kwasy, nie? Dokładnie, dokładnie. Nie tutaj, ale ja mówię, wszyscy sobie radzimy. Także fajnie jest poznać fajnych ludzi, którzy pomogą, jak, z kim rozmawiać, jak trenować, przygotować się. To jest właśnie taka wielka, duża rodzina i to jest grono zamkniętych takich chłopaków. I to jest fajne właśnie, że jeden drugiemu w jakimś stopniu pomaga. Nie, że jakaś zawiść, zła krew jest, że ten to czy tamto, jak w niektórych federacjach jest, że od wyzywania się. Nie, to nie powinno tak być. Tylko mówię, no są federacje, które nie powinny do tego dopuszczać. Ja mówię, tu bardziej sportowo się lepiej. Zresztą zauważyliście, niedawno KSW właśnie co zrobiło. Narodowy zamknęło i to było sportowe i wszyscy przyjechali, podeszli, przywitać się, zdjęcie sobie zrobi. Normalne, nie ma jakichś tam zatem, jak na niektórych federacjach, że się tam ktoś komuś powie, że jest taki czy nie taki i później wychodzą różne historie. Słuchaj, a nie miał kiedyś, nie wiem, Mariusz problemu, że trenujesz właśnie z Marcinem, bo oni mieli różne między sobą sytuacje. Tam padło dużo słów. Tak, ale to są tylko słowa, wiesz, jak to powiem, no, branża podłapała kilka złych słów i to pociągnęła dalej i popłynęło to. A Mariusz, z tym wiem, z tego co Marcin mówił, Mariusz, to oni raczej normalnie są biznesmenami, to jest praca i wiadomo, że no, ktoś coś musi podkręcić, żeby to miało swoje jakiś tam obraz, żeby się sprzedało właśnie. I to jest po prostu praca, ja to zawsze mówię, trening, treningiem, praca, praca, ma życie, to jest życie, swoje ciągnie. Myślisz, że będzie ten rewanż? Jak to wygląda z twojej strony? Bo podobno Mariuszowi skończył się kontrakt z KSW. Tak, skończył się, ale z tego co wiem, federacja z nim rozmawiała i wiem, że było kilka firm, które chcą z nim wejść w współpracę, ale to już tego nie znam szczegółów. A czy dojdzie? No jeszcze długo... jakieś inne, tak, organizacje tak, też. Tak. Wiem, że mu coś zaproponowały, ale jak się z Mariuszem dogadają, nie wiem, nie chcę tutaj jakieś tam przedbiegi robić, bo naprawdę nie znam, z kim tam Mariusz rozmawiał, jak rozmawiał. Ja swoją historyjkę prowadzę, Mariusz swoją, ma swój biznes, ja mam swój biznes, Krystian ma swój biznes, także każdy pracuje na swoje dobre imię. Będą bracia na walce? Nie. Mariusz jest na wyjeździe, Krystian ma koncert, także jak to powiem, na pewno będą w internecie gdzieś oglądać. Samotny wilk. Tak, jak to mówię, czarny kot chodzi własnymi ścieżkami, nie? Słuchaj, a jak się, powiedz mi, przygotowuje do takiego pojedynku, gdzie są soccer kiki? Bo tego na pewno się nie trenuje, bo to jest zbyt niebezpieczne, żeby to trenować. Ale takie automatyzmy myślisz, że będziesz miał w walce, że będziesz mógł to wykorzystać? Też na pewno, jeśli będzie taka możliwość, to na pewno, ale my to jest tak jak z kolegami od zapasów rozmawiałem, jest to wszystko do wybronienia, po prostu trzeba wiedzieć, wyczuć moment, w którym odejść, odepchnąć, zatrzymać nogę. To wszystko tutaj duże zapasy. Te zapasy mam właśnie z Sebastianem, którym trenuję, właśnie też mnie właśnie uczulał na takie historie. Obalanie do dołu, uciekanie, przytrzymywanie. No zobaczymy, no to po prostu walka, wiesz, sama swoimi regułami się będzie wiązać, no bo to akcja będzie reakcja, to tutaj nie mogę nic mówić, bo to może dojść do tego, możemy tak, że dojdzie tylko w stójce do walki, może być tego, no zresztą z tego, co to federacja mówiła, że jeśli będziemy w dole nie pracować 15 sekund, podnoszą nas do góry. No myślę, że tu będzie naprawdę fajna zabawa i fajna bitka będzie. Powiedz mi, a inne organizacje nie odzywały się, żebyś u nich zawalczył, czy tylko na razie było wotorem? My rozmawialiśmy, ale na razie chcę czegoś innego spróbować, zobaczyć, co dalej będzie,
Mnie to bardziej w otorę ciągnęło od dłuższego czasu i czy groma, bo tak się właśnie zawsze mi kręciło na gołe łapy. Coś innego mówię, tak, jeden raz robi to, drugi to, w jednej to federacji. Był, tak, ja mówię, coś innego trzeba zobaczyć. Niech o czymś, jak to, jak nie mają zapamiętać, to z innej strony, a nie tylko powielać jakieś tam po prostu na następne tematy. Chcę sam się zbudować i tyle, żeby nie powiedzieli, że a Mariusz mi gdzieś pomógł, czy Krystian, tylko chcę Dominik sam sobie zbudować swoje dobre imię i nazwisko tym bardziej. Muszę o to spytać, jak wyglądają sparingi z Marcinem Neymanem? Czy Marcin się oszczędza na tych sparingach, czy nie? Nie. Powiem szczerze, że przy jego wadze tam 115 kilo to wali jak koń. Ostatnio poprawił sobie z Jackiem Lumińskim tego naprawdę. Powiem szczerze, że on też przygotowuje się. Już nie wiem, że niedługo też będzie walczył, bo wiem, że z jedną federacją mocno tam wchodzi w rozmowy. I samo to, że akurat ja, on jest ciężkim zawodnikiem, ja jestem trochę lżejszym, to jemu akurat to odpowiada, bo jestem szybszy, a on znowu ma bardziej soczyste. Ja z ciężkim zawodnikiem na przykład ja muszę myśleć, jak uciekać, jak odejść, podejść. No bo niestety, jak ostatnio dostałem w ucho, to trochę dzwoniło, weszło jedno, taki prawy sierp i dostało. W ucho się troszeczkę dzwoniło na ostatnim. Nie, powiem szczerze, bardzo fajnym jest chłopakiem, który dużo mi pomógł pod kątem jak trenować, z kim i co. I dużo mi takich rzeczy podpowiedział, co mam, na co zwrócić uwagę. No jednak parę lat już jest w tym sporcie. A teraz tylko ode mnie zależy, jak ja się sprzedam i jak ja wytrenuję to wszystko. Czyli co, prawa Marcina Neymana waży, tak? Waży. Nie, no już Paweł też już właśnie poczuł to niedawno w jednej z federacji, gdzie był tak samo i był riposta. To ja mówię, to w tym sporcie jest bardzo nieprzewidywalne, dlatego mówię, to są mieszane sztuki walki. Tu wszystko się wydarzyć może, nie jest tak, że bokser, zapaśnik. Jak to się połączy, to jest wtedy już jak mój zawodnik pełnowartościowy i robota. Dobrze, słuchaj, bardzo fajnie było poznać. Razem ze mną był Old Pudzian. Dzięki wielkie, trzymaj się. Trzymaj się, do zobaczenia. Dziękuję.